Hola amigo, zanim jeszcze przejdziesz do podcastu, bardzo ważna sprawa. Nie zapomnij, żeby też obczaić materiał ze wspólnego treningu z panem Głuchowskim, który będzie dostępny u Głuchego na kanale dzisiaj albo jutro. Oraz nie zapomnij kliknąć w link w opisie, bo już we wtorek, czyli jest mało czasu, widzimy się z Pawełkiem na live'ie, gdzie będziemy rozpisywali zwycięzcy konkursu, cały program treningowy pod kątem tak zwanego powerbuildingu, czyli jak być pięknym i silnym. Warto sprawdzić. A dalej zapraszam Was do słuchania już samego podcastu. Dzień dobry w jubileuszowym, którym odcinku sprawdziłeś? 14. Też 14 jednak. Tak. A już niedługo będzie jubileuszowy, tak jak twoje urodzinki. Super. W 14 odsłonie Barbell Academy Podcast. Wow. Tak, wow. Z okazji tego, że to jubileuszu, czyli mamy tak naprawdę 2/3 oczka lub tudzież oczki, zawitaliśmy znowu do stolicy i siedzimy w prywatnym biurze Pawła Głuchowskiego. Wszystko tam po horyzont to moje i tamtą stronę też. A tu są, tam są najważniejsze pomieszczenia, czyli kuchnia i toaleta. Tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym, nurtującym problemie wszystkich Polaków, czyli... O szczepionkach. Morsowaniu. Paweł, jak wiadomo, jest wielkim miłośnikiem morsowania od wielu lat. Tak. Paweł, co powiesz nam na temat morsowania? Jest. Może zróbmy tak, że podsumujmy ten temat szybko. Morsowanie jest bez rękawiczek, bez szelika i bez czapki. I bez Instagrama i Facebooka. No to nie istnieje morsowanie. Nie, mówię, że było takie prawdziwe, nie? Bo mamy jakby te dwie formy, myślę, że warto je rozgraniczyć. Po prostu jest ta bardzo niszowa, w której zależy nam na tym, żeby wiesz, wychłodzić kończyny i wymusić na ciele to ogrzewanie i całą... I po prostu morsować. Tak zwane jakby to morsowanie klasyczne. To odstawiamy, to jest dla nas jedynie istotne. Podsumowanie. Jeżeli chcesz morsować, czapka, rękawiczki, szaliczek, Instagram, Facebook, coś jeszcze potrzeba? Nie wiem, na Twitterze też mówią, że morsują? Chyba tak. Pewnie wszędzie. To pewnie jeszcze Twitter się przyda. Tak. Zimą nie ma się nic, nie? Zimą nie. Bo wymorsowała się cała. Tak, się już wymorsowała. Bo mi się przypomniał, jak kiedyś wracaliśmy ze szkolenia przez Kołobrzeg i chcieliśmy się wykąpać. I były sinice. I były sinice. Na szczęście zjedliśmy sobie po gofrze. Z bitą śmietaną i nutelną, zrobiliśmy sobie zdjęcie z foką i wróciliśmy do Trójmiasta. A kolejny palący temat, czy tak jak mówiłeś, Pawełku, to były szczepionki. Chciałbym słyszeć. Znaczy ja czekam na szczepionkę, bo wtedy łatwiej mi się będzie połączyć z siecią Wi-Fi, bo u siebie na rejonie cały czas mam problem. No. Są wszystkie sieci zamknięte, a tak dostajesz od razu radar z automatu. Właśnie my też mieliśmy wprowadzać jakieś te nasze wersje chipów, nie? Miały być do kupienia, także można się od razu połączyć ze stroną online barbellacademy.pl. Czyli także... szczepisz się i od razu dostajesz login do Barbell Academy. Tak. Czyli także, zrobię w Akademii. Szczepisz się w biceps, od razu masz login do Akademii Hipertrofii i od razu masz lepsze przyrosty. Widzisz, od razu powiedziałem, że to szczepisz się to, bo to patrz, napisał Bill Gates. Mordo, super pomysł. I z nami jest dzisiaj Kajtuś. A, no, okay. I bardzo bym prosił o nieużywanie wulgarnego języka, bo Kajetan jest jeszcze nieletni. A dzisiaj Kajetan, jako nieletni jego młodzieniec, trafił właśnie pod skrzydełko Pawła Głuchowskiego i coś oni tam razem wytwarzali. A pod skrzydełkiem wiesz, bo... Z wujkiem Pawełkiem trenowaliśmy sobie plecki, tak, nie po trójbojowemu. Kulturystów z nas zrobił. Czyli pompa była. No jak. I małe ciężary. Jak się z tym czujesz? Dziwnie. A wrzuciłeś na Facebooka? Wytrenowałeś? No pewnie. No tak samo z morsowaniem. To trenowałeś. Tak. Było zdjęcie w lustrze? No pewnie, że było. No to był trening. Na przypince. Czy sam go ustawiałeś do tego zdjęcia? No nie wiem, czy wrzucił. Nie, niestety nie jeszcze. No to ale jeszcze nie zrobiłeś tego treningu. No tak, ale jak wrzucę... No, jak wrzucisz, to powiedz, że trenowałeś. Dopóki nie wrzuciłeś, to treningu nie było i nie kłóć się. No dobra, niech będzie. Ci mi mówią inaczej. No i teraz tak, bo mamy taki właśnie bardzo specyficzny czas, że teraz jest styczeń, my najbliższe zawody mamy mniej więcej tam na końcówkę marca, także jesteśmy teraz dość daleko od zawodów, więc
ani się nie skupiamy na budowaniu siły maksymalnej, ani nie siedzimy jakby na głównych wzorcach, ich nie przepracowujemy. Czyli dużo bliżej nam do kulturystyki, jeżeli chodzi o nasze treningi. Ale zawsze właśnie jest to z nastawieniem na wszystkie te słabe punkty u naszych zawodników. No i generalnie te nasze treningi, w sumie było wszystko, jakby ten, który my robimy u nas w programie na Outlaw obecnie, jest taki, przynajmniej z zewnątrz patrząc na pierwszy rzut oka, bardzo podobny do tego, co Paweł zaserwował Kajtkowi dzisiaj. I myślę, że o tym sobie teraz w najbliższym czasie porozmawiamy. I też na przykładzie Kajtka, który jest tutaj z nami i popija pyszną czekoladę. No nie. Także. Wywołaj kogoś do głosu teraz. Ty no powinieneś, może... jako marszałek tego przedsięwzięcia powinieneś teraz wskazać, no to wiesz, zaczniemy od Kajtka, żeby powiedział nam jakby w odczuwaniu różnic podczas pracy na samym treningu, tym, którym robisz normalnie na Outlaw teraz z planu, versus to, co było dzisiaj z Pawłem Buchowskim. Jakby, na ile to jest dla Ciebie zbieżne, czy występują tam jakieś różnice i na czym one polegają? No, teraz aktualnie jest ten taki dziwny moment w planie. Jeszcze aż tak kulturystycznego planu nie mieliśmy. Jesteśmy daleko od zawodów i mamy jakby wiele ćwiczeń, które w ogóle nie są nawet podobne do głównych bojów. W sensie nie mamy żadnego wyciskania w polskiej płaszczyźnie, nie mamy żadnych ciągów i siady mamy tylko na wysokie powtórzenia. I jedyne, co robimy ciężko, to maksymalnie coś na jakieś szóstki, to jest najmniej powtórzeń mamy w treningu. Czyli takie dosyć nawet niespecyficzne ćwiczenia, mamy bardziej ćwiczenia na partie konkretne. Tak jak dzisiaj na przykład ćwiczyliśmy plecy, to rzeczywiście ćwiczyliśmy konkretne partie pleców, a niekoniecznie ruchy, które wykonujemy na zawodach. Teraz robimy coś bardzo podobnego, czyli po prostu same mięśnie pompujemy tak naprawdę i nie skupiamy się za bardzo na sile, tylko na tym, żeby po prostu być większym. No i jak ty odczuwasz różnicę? Znaczy różnicę odczuwam taką, że między normalnym, że tak powiem, treningiem, już bardziej jeśli chodzi o transmutację, piki i tej talii i tak dalej, to różnicę czuję taką, że czuję się bardzo niepewnie siłowo, mimo że progresuję na przykład bardzo dobrze w tych ruchach, które mam, bo na przykład nie mam pojęcia, jakie to będzie miało przełożenie na siłę. A za to w piku... Nie, no mi chodzi o odczuwanie pojedynczej jednostki treningowej. Robimy, wiesz, plecy, tak jak masz rozpisane, bardzo dużo różnych ćwiczeń na plecy bojeckich i tak naprawdę w tym okresie, w którym jesteśmy teraz, no mega, mega dużo najróżniejszych ćwiczeń, takich, które mają za zadanie przede wszystkim nabudować właśnie mięsień, czyli ich zadaniem jest jak największa hipertrofia poszczególnych jakby mięśni czy danych obszarów ciała. Są te ćwiczenia, które mają dawać Wam nie tyle jakby zwiększenie, wiesz, czucia mięśniowego, ale nabudowanie jakiejś umiejętności, zwiększenie kontroli motorycznej, no bo wiadomo, na tych głównych wzorcach nie jesteśmy i o to mi chodzi, no bo wiesz, takie jak ja sobie wyobrażam trening kulturystyczny, no to jest jakby powiedzmy tylko i wyłącznie przepracowywanie danych partii mięśniowych i skupienie się na ich czuciu, nie? My nie skupiamy się na tym, wiesz, w każdym ćwiczeniu, a co nie znaczy, że robimy rzeczy, które są między sobą odmienne. Dobra, no, i w jaki sposób, wiesz, czy ten trening, taki jak robisz dzisiaj z Pawłem, czy taki trening, gdzie masz najwięcej pleców, które robisz na Outlaw, jakie były różnice w czuciu tego? To nie, to czucie na tyle, że dzisiaj bez kitu, jak robiliśmy trening, to się skupiliśmy na mięśniu, a nawet na partii mięśnia konkretnie i w ogóle się nie skupiliśmy na ciężarze, czy nawet na ruchu, który wykonujemy, tylko próbowaliśmy dopiąć ten mięsień. No, a tą kulturystykę, którą my normalnie mamy w planie, no to po prostu jest duży zakres powtórzeń na mniej czy bardziej skomplikowanych ćwiczeniach, ale tam tak czy siak się w sumie ruch najbardziej liczy. No jeszcze Bubciu wjeżdża i krzyczy, nie? No jak, ale tak jak na przykład mamy coś, co teraz jest naszym głównym ćwiczeniem na barki tak naprawdę, czyli wyciskanie z martwego punktu z poziomu nosa, no to mimo, że pompuje te barki i triceps, to w ogóle na barkach ani triceps się nie skupiasz. A to, co dzisiaj robiliśmy, no to stricte myśleliśmy tylko i wyłącznie o dopinaniu konkretnej partii mięśnia, co było dosyć dziwne,
I zdziwiło mnie też to, jak mały ciężar jest potrzebny do tego, żeby się zapompować, ale tak Beskitu zapompować. Gdzieś przestałeś pompować ego, a zacząłeś mięśnie. Ale to jest do, to będą cytować kiedyś. Więc to mi chodzi o coś, że zobacz, jeżeli jest tak, że na przykład w trójboju przede wszystkim jakby zależy nam na tym, żeby zbudować powiedzmy jak najlepszy ruch i jakby typowanie, czy ta praca trenerska, czy twoja jako zawodnika, czyli to ty musisz to odczuć. Mhm. Jeżeli ja będę typował ciebie jako powiedzmy trójboista, będzie zależało mi na tym, żebyś ty przede wszystkim rozumiał kierunek jakby pracy i rozumiał ruch, no to jakby, wiesz, nie będę się poruszał wokół tego, co ty czujesz pod względem mięśniowym. Co nie znaczy, że jeżeli ty później, wchodząc jako trener od strony kulturystyki, który zależy ci na tym, żeby spompować dokładnie jakiś konkretny rejon mięśnia, na przykład możesz typować praktycznie na przykład tak samo jak ja, bo jeżeli znasz biomechanikę, to wiesz na przykład, gdzie poprowadzić dokładnie, na przykład tym stawem zapracować w tą stronę i tak dalej, ale możemy to, wiesz, jakby ubrać zupełnie inaczej, nie? I wiesz, możemy jakby doprowadzać do tego samego, ale jakby poprzez kontrolę motoryczną, albo możemy poprzez czucie danej partii mięśniowej, nie? Tak, wiesz co, no to tu się różni tak naprawdę specyfika i sens, bo w trójboju waszym celem jest ćwiczenie i maksowanie ćwiczenia. Tak. Natomiast w treningu hipertroficznym, już nie chciałbym go nazywać kulturystycznym, bo to jest zbyt... Zbyt obszerny temat. Inaczej, kulturystyka to jest mała część treningu hipertroficznego, tak? I w całym treningu nakierowanym na rozwój masy mięśniowej ćwiczenie nie jest samym celem, samym w sobie, ale jedną z dróg do celu, tak? Więc tutaj inaczej patrzymy w ogóle inaczej na ćwiczenia pod kątem cel i droga do celu, tak? U was i wszystko, co skupia się na tym, żeby ćwiczenie wykonać lepiej, jest drogą do celu. Natomiast odwrotnie, w kulturystyce celem jest rozwój masy mięśniowej, a wszystko inne, ćwiczenie i to, jak wykonasz te ćwiczenie, jest tylko i wyłącznie jakby tym fundamentem, który doprowadzi do celu, tak? No. Więc w tym momencie inaczej musimy patrzeć na to, co jest narzędziem, a co jest skutkiem pracy na tych narzędziach, nie? Więc na przykład, jak u was celem będzie maksowanie siadu, maksowanie ciągu, maksowanie ławy, to tak samo w moim treningu nie ma znaczenia, jaką drogą to wykonasz, tak? Organizm, tutaj głównie mięsień, czy układ nerwowo-mięśniowy, to będzie lepsze określenie, nie rozumie, jakie jest źródło oporu, a odczuwa opór sam w sobie. Zależnie musi być tylko ten sam wektor siły, który jest warunkowany i ta sama wartość siły, tak? I wtedy to osiągamy, bo jakbyśmy chcieli ocenić specyfikę treningu kulturystycznego, no to z takich najważniejszych punktów, no to mamy tak, generowanie napięcia mechanicznego, mamy odpowiednią objętość pracy, mamy odpowiedni effort, czyli zmęczenie, doprowadzenie odpowiednio blisko upadku tego mięśniowego, żeby angażować odpowiednie jednostki motoryczne, mamy zakres ruchu, no bo ROM też się będzie tutaj głównie full ROM skupiał na tym, żeby odpowiednio zapracować tym mięśniem, tak jak dzisiaj na plecach robiliśmy, nie? Był full ROM, ale też trzeba zrozumieć ten full ROM, tak, że nie wyciągamy tych pleców, tylko tu. I tu się kończy tak, full ROM, właśnie, nie? Czyli ten właśnie range of motion, czyli zakres ruchu, będzie zakresem ruchu nie jakby dla wzorca ruchowego, tylko dla danego mięśnia, czyli może być, wiesz, elementem, może być jakby częścią, partią wzorca ruchowego, ale jednak pełnym zakresem. Tak, tak. No czyli bo... wiesz, podchodzimy do, że pod to samo znaczenie, czyli ty powiesz range of motion, ja powiem range of motion i nagle mówimy, wiesz, mamy 1,5 metra różnicy w rozumieniu, bo ty będziesz mówił dla mięśnia i to będzie dla ciebie tyle, a ja powiem, że na przykład dla ruchu i pod to samo możemy podstawić dwie różne wartości. No, dokładnie, tylko widzisz. Dla mnie znowu, chcę teraz jak rozumieć, u mnie full ROM będzie raczej liczony dla mięśnia, u was full ROM będzie raczej liczony do ruchu, tak? Tak, tak. I to będzie po prostu różnica taka, jak wiesz, jakbyśmy powiedzieli obydwoje, że nie wiem, ile to jest, nie wiem, na przykład, ile to jest szybka jazda autem. Dla ciebie to jest ile na godzinę? Obecnym? Tak. 100, przeszłym 200. No, a jeżeli nie wiem, a ja powiem na przykład, że 300, nie? I wiesz, jakby obydwoje będziemy mówili o szybkiej jeździe autem, tylko mamy różnicę od 100 do 200 km na godzinę. Aha. To jest dość duże. No, a to jest właśnie dość fajnie powiedział tutaj teraz Kajtek o tym, o overhead pressach, nie? No. I teraz patrząc na full ROM,
w overhead pressie, a full run dla mięśnia naramiennego, tak? Tak, tak? No to jak patrzymy w overhead pressie, no to mamy ruch cały aż do bloku tak. nad głowę, nie? Tak. Aż zablokujemy tu odpowiednio ruch. Ale jakbyśmy patrzyli na full run, jeśli chodzi o przednią część mięśnia naramiennego, tak. to tak naprawdę jest max dokąd. Tak, bo tutaj tak naprawdę po 120 stopniach zgięcia stawu ramiennego, tak naprawdę tu już pracuje czworoboczny i triceps. Tak. Tutaj już zmiana aktywizacji przodu na ramiennego się nie zmienia, tak? Tak samo jak na przykład, nie wiem, full row w wznosach bokiem. No u was nie jest to popularne ćwiczenie, bo u was raczej... Tak, ale aczkolwiek środkowy akton tu nie jest jakoś mocno tak, używany. No jakby w przełożeniu już później do samego boju, To w czym on może się liczyć? Nie będzie bardzo... To bardziej chyba tylko balans strukturalny barku... Zdrowie barku, czyli bardziej jest to, wiesz, na prehab jakiś... Niż stricte coś, co się bezpośrednio przekłada na wynik, a nie pośrednio, nie? No to właśnie, no to mamy full ROM, nie? No, dla bocznego aktonu, tam środkowego, no to full ROM optimum jest 100, natomiast takie maksimum do 120. No ale jak chcemy mieć full ROM w ruchu, no to bierzemy pod uwagę jeszcze wyjście łopatki, no wiadomo, już później mamy pracę w mięśni przykręgosłupowych, no ale full ROM jest dotąd. No tak, tak. Żeby mówić tutaj o, nie wiem, odpowiednio... No, Bill Gates pisze, no. że dobrze powiedzieliśmy. No. Mówi, ale o full ROM czy o chipach? Że o chipach, że, no, 10, że teraz szczepionka na kod Paweł jest 10% i Bill tak. mi odpala jest. I w tym momencie macie lepszy chip, na lepszej, co tam było, ameliniu w szczepionce. Na ameliniu, no, lepsze ameliniu, lepszy chip i macie też, macie 5G otwarte na wersję nową, plus, że może po 3 pójść. Plus firma Modern Server i od nas zawodnik żyć, jeszcze dorzuca 3 grawery. Tam będzie link pod spodem. Paweł, no? A czy publicznie to wypada się ten, drapać po chipie? Zależy w jakim towarzystwie jesteś. Wiesz, bo teraz jeszcze jakby przechodząc z tego, czym mówiliśmy do tej pory, to zobacz, możemy sobie teraz, powiedzmy, problemy, które będą występowały właśnie w pracy, wiesz, trenerskiej, pomiędzy na przykład zawodnikiem kulturystyki, zawodnikiem trójboju, gdzie możemy się powspierać i to w szczególności w różnych okresach, nie? Czyli, mówię, na przykład my jesteśmy daleko od zawodów teraz i przede wszystkim skupiamy się nad nabudowywaniem właśnie też mięsa, zwiększaniu kontroli motorycznej i tak dalej, i tak dalej. Coś było powiedziane. I teraz na przykład wyobrażamy sobie coś takiego. Na przykład mamy tak, że na przykład Kajtek w przysiadzie na przykład puszcza mi górę pleców, wiesz, leci do przodu, przez co jak dochodzi do dużego ciężaru, tak naprawdę wstaje dupą pierwszą, puszcza mu plecy, wyciąga to pracownikiem i są tu rzeczy, które ja z nim byłem ruchowo, będę go wskazywał, właśnie nadawał mu wektory ruchu i tak dalej. Mogę mu mówić o tym, wiesz, tak jak to wygląda teraz, wszyscy w internecie uwielbiają używać bardzo, bardzo profesjonalnych pojęć i będą, wiesz, mówili, nie będą mówili tak, że na przykład ma jakiś mięsień za słaby, tylko retrakcja łopatki, tu i depresji nie ma, kurwa i w ogóle. I batwinka jeszcze tak, zabił. Batwink, rytm ramienno-łopatkowy mu się popsuł, bo ma słaby słuch muzyczny i niestety i wszystko, nie wtuł się w tempo muzyki tak. I będziemy tutaj, wiesz, batutą, wiesz, go smagali i tak dalej. Wiesz, i możemy głośno albo kierunkować wektorami siły, używać tych wszystkich pojęć, a to kurwa dalej nie działa. A ty przecież powiesz, słuchaj, mamy za mały ten mięsień, musimy mu nabudować hipertrofię. I zaczynasz mu teraz, wiesz, robisz mu tak, że nie powiesz mu nic o retrakcji, o depresji, o kierunkach, wiesz, i tak dalej, i o tym, jak tego używać w boju, tylko mu pokażesz dokładnie, patrz, jak chwycisz dokładnie tak i będziesz tak prowadził rękę, to poczujesz ten mięsień. O kurwa, poczułem go, nie? I nagle możemy sobie z nim tak przepracować to, że nie dając mu tych jakby typowych trenerskich i bardzo mądrych rad, czy już w ogóle właśnie nie przyklejając tych komentarzy, wiesz, z różnych forów na internecie i wkładając ich w życie przez to, że stać się lepszym, zrobimy taką pracę kulturystyczną i jakby nie nadamy jej tej całości, tej otoczki mądrości, nie? Tylko zrobimy taką chamską szkołę pompowania na przykład pana Pawła Głuchowskiego, to on i tak się jak stanie się lepszym zawodnikiem, bo on będzie umiał to zrobić po prostu. Znaczy, jeśli, jeśli później jeszcze wejdą te właśnie wskazówki w prostej formie dane, no to jest to, co mówiliśmy a propos cechy i umiejętności, tak? Jeśli mamy odpowiednie wypracowane te cechy, czyli hipertrofię, to tu później dajemy tylko umiejętność, którą łatwiej będzie zbudować i jest cała baza. No ale de facto takie
kurde, najbardziej popularne metody blokowego planowania, które są u Was stosowane, to co? Akumulacja, intensyfikacja, realizacja, tak? Nie wiem, no, czy tak, nadal to jest tak sobie stosowane w takim tak, ogólnym zarysie. Liniowo nie jesteś w stanie nic mądrzejszego wymyślić. No nie, no bo jest najpierw, że nabudowujesz objętości, akumulujesz objętość, intensyfikujesz, czyli dokładnie na tej objętości, na zbudowanym miejscu zmniejszasz objętość i pracujesz, zwiększając teraz wykorzystanie tej, tej cechy, którą stworzyłeś, czyli hipertrofii. Na później objętość leci w dół, co stworzyłeś, co naintensyfikowałeś jest twoje i realizujesz założenia. No oczywiście, to wszystko trzeba inaczej robić, ale taki zwykły schemat, taki ale jakbyśmy mieli łopatologicznie. I to działa od lat. To są po prostu do wykorzystania dwa zjawiska, nie? Czy opóźniona transmutacja, opóźniona transformacja. Mhm. I automatycznie po prostu korzystasz w danym, albo inaczej, dany okres wykorzystujesz na dane jakby cel, który jest elementem składowym całości. No. Więc to tu się nie stworzy na nowo. Można to bardziej intuicyjnie nazwać, czyli masz transmutację i właśnie realizację, nie? Bez tej intensyfikacji, bo transformacja to jest ten okres, kiedy właśnie przerzucasz się z liftów pomocniczych na lifty startowe. Docelowe. I dzieje się opóźniona transmutacja, czyli praca na innych liftach przekłada się na lift główny i potem musi w piku, w tej fazie transformacji pracujesz nad tym, z czego potem się zregenerujesz, czyli jest nadal dość wysoka objętość na liftach głównych, z której się zregenerujesz w trakcie pikingu i wtedy piking zostanie wzmocniony, masz opóźnioną transformację. No i to jest teoria sportu, nic więcej się nie da tu wymyślić. Możesz to tylko... Właśnie, bo teraz właśnie o to chodzi, teraz możemy właśnie sobie bardzo ładnie przejść do tego, że to, co to nazwałeś właśnie teorią sportu, to znaczy ten element, o którym mówiliśmy na początku, nazywa się teraz tak bardzo ładnie i my jesteśmy właśnie teraz na tym etapie treningowo z drużyną, wiesz, jak się ładnie nazywa? Power building teraz. No tak. Nie? No i generalnie właśnie to, co wytłumaczyłeś z teorii sportu, tak naprawdę jest teraz power buildingiem i kurde, głównie tym się teraz zajmujemy tak naprawdę na treningach, czyli de facto no, wykonujemy tak jakąś wersję liftu specjalnego, ale oddaloną maksymalnie specyficznością od wersji startowych, a skupiającą się jak najbardziej właśnie nawet nie tyle na brakach mięśniowych, co na brakach w skillu, który jest sport specyfik, nie? Specyficznie dla sportu, a potem od razu wchodzimy w akcesoria. No tak, no, ale tutaj nie, tak naprawdę to nie jest nic... Wow, to jest prosta logika. Tak, to jest prosta logika. To jest, wiesz, jakby chodzi o to, że jakby my sobie o tym też rozmawiamy często, że wiesz, jakby w teorii nie wymyślono nic nowego od wielu, wielu lat. Bo się tylko, nie da. Tylko co jakiś czas właśnie o to chodzi, że nie wiem, tak jak od dwóch lat jest trend na powerbuilding, to tak jakby to było coś kurwa nowego. To było kiedyś metodą ciężkoatletyczną. Ale to już po prostu chodzi o to, że zmieniamy nazwę co 10 lat dla tego samego i to jest nagle łamut odkrywcze. No to crossfit. To też nie jest do końca tak, że zmieniamy nazwę, bo to jakby wraca, bo tak naprawdę lata 90. Późne lata 90. i wczesne 2000. to masz generalnie programowanie w trójboju stricte specyficzne. Jakby to ten power building, to jest trening z lat 70. i 80. Potem weszły szkoły, które się skupiają dużo bardziej na specyficzności. Tak, i walenie czyli maksymalnie, mamy... że właśnie stąd jest, że wszystkie... trójbój to max 5 powtórzeń. Tak. I z tego okresu masz właśnie plany typu 5x5, 5-3-1 wtedy powstało. Mark Lipeto, wtedy też generalnie Szejko taką większą ten. I Szejko też jest planem, który inaczej, on jeszcze ma trochę tych elementów kulturystycznych, ale znowu jakby tam się ludzie tylko skupiają na BPS-ie, czyli te 3 miesiące czy 4 miesiące do startu i nikt nie patrzy, co jest poza tymi startami. I jakby z tego się bierze takie przekonanie, że trening trójbojowy to jest taki trening, który jest BPS-em, ale przez cały rok. Tak. Czyli bezpośrednie przygotowanie w startu. Masz Smołowa na przykład, tak, nie? Trening Smołowa. I nie ma tam za cholerę innego bodźca, więc szybko musi dojść do... Jest coś takiego jak efekt malejących zysków, nie? Czyli to po prostu musi się bardzo szybko skończyć progres na tych programach, a dodając do tego brak ogólnego przygotowania fizycznego, które daje między innymi inne bodźcowanie, bo nawet uogólnimy, że kulturystyka dla trójboisty jest ogólnym przygotowaniem fizycznym, no to musi dojść do tego, że jak jest stagnacja formy i ciągłe walenie głową w mur, a niski poziom ogólnego przygotowania fizycznego, muszą się na tej stagnacji zacząć pojawiać kontuzje i bum, mamy to
Mamy dokładnie ten obraz trójboju, z którego my jakby zaczęliśmy się wybijać, bo nam to nie pasowało. No czyli tak, ten a co można wtedy jeszcze nałożyć na tą właśnie szkołę, gdzie Max piątki, tych, których są kontuzje, jak im przeciwdziałać i zwiększać regenerację? No można jeszcze bombę podkręcić. Morsować! A, morsować. Czyli co, morsowanie to jest GPP. Słuchaj, morsowanie to rzucasz do po prostu BPS-u, chyba wtedy cały rok zamknięty. No i po co dalej gadać, to co? Poczekoladkę i pizzerze. A pizzaszka chyba jedzie jeszcze, to zjadł. Ale to nie, za do domu wysłała. To bo Jezu, masakra! Najgorzej. Ty, ale wiesz co dzisiaj odpierdolił, nie? Zaprasza nas na trening, nie? I tutaj wiesz, generalnie zasłona dymna, nie? Tu sobie weźcie jakieś łosi, nie? Chcecie do picia, nie? Tu ja tam kupię, kurwa, łosi wiadomo za 3 zł, nie? Ej, wydałem 25 zł. Chodzi co do czego, kurwa, nie wiesz, zaprasza nas na trening, nie? To tam karneciki są ogarnijsze, ja tam idę do szatni, karnet 25 zł. Ty, ale jak niewdzięczny osi dostał z cukrem. A wiesz jak teraz z cukrem jest? No. Ja mu nawet chciałem kolę kupić, ale nie wiem. Byliśmy u popusia, to tak dawał tę cukierniczkę, nie? To tak, cukierniczka, tak cukru najebane, nie? A wiesz co było? Tam jest w środku była klej, nie, na klej nasypany cukier, że jest tak, ale nie możesz bić, ale wiesz, że wystawione jest, świeci się, świeci, cukier jak kryształy Swarovskiego pięknie się mienił, rozumiesz? Bogactwo! Jedyne co mi poprawiło humor po tej twojej zagrywce to to, że pierwsze co zobaczyłem na siłowni to Adam Rębiś. To było wspaniałe. Tak. I jego nową kurtkę, którą sobie kupił na wyjeździe. W Sankt Petersburgu, bo było zimno i było minus 4. A to się nazywało przecież Leningrad wcześniej. No i no to co? Tak no. Samo jak... To jaki to jest Sankt? Tak samo jak z tym Power Building. No ale Sankt, no Lenin też był Sankt. No, wiadomo. Ale to tak samo w sumie jak z tym właśnie Power Buildingiem. Nie, że właśnie... O, pizza już mi jedzie. Ja przepraszam, że tak nie wiem, go oglądacie, jest za małem, ale no, żeby była ciepła, jak to jadę. Wracam. No, więc ogólnie tak. Tak. Paweł, czy uważasz, że taki właśnie trening, nie? Taki, gdzie też jest dużo takich elementów hipertroficznych, jest to wyraźne przejście pomiędzy blokami, a nie tylko pomiędzy blokami, ale także pomiędzy off-season, a bezpośrednim przygotowaniem startowym. Czy właśnie takie podejście do treningu plus zadbanie o odpowiednią dietę może powodować, że mięsień stanie się ziarnisty? Ja myślę, że bez morsowania to w ogóle można zapomnieć o jakiejkolwiek ziarnistości. Ale nie myl ziarnistości z gęsią skórką. Tak. Ale to jest dobry temat, ta ziarnistość, co? Bardziej ziarniste mięśnie. Bo jak kulturysta się pomizia, nie? I mu wyjdzie, że gęsia skórka to też nie jest ziarniste. To nie? To nie? Nie tak się robiło sylwetka la Branch Warren. No nie, bo Branch się nie miział. On był po prostu takim hardkorowym redneckiem z Teksasu. I on się nie miział, on po prostu szedł ostro do przodu. Ale widzisz, pytanie ci do Adama padło, o co chodzi z ziarnistością. Po prostu, jak się zredukujesz, wywalisz cały fat, wywalisz całą wodę, no to, to masz... To zostaje celulit, nie? Ewentualnie jak masz już tłuszczaki, albo tłuszczaki po prostu ci zostają. Większe tłuszczaki, większa ziarnistość. Nie, no ale ogólnie ta ziarnistość to jest dobry temat. Ktoś wymyślił kiedyś stwierdzenie ziarnistość mięśnia, i w tym momencie ogarnij o co chodzi człowiekowi. Ja bym dzisiaj to pierwsze zwrócił, słyszałem. Bo ty jesteś jeszcze mleko pod nosem, ty nie czytałeś kurwa takich pism jak ten KFD, jak Muscular Development. Ale ci powiem, że mi się wiesz, co kojarzył, ja byłem jakąś taką ziarnistość, nie? Na plecach. Wiesz, jak już ochronę nawaliłem? To była ziarnistość. Miałem taką ziarnistość na plecach. Później, że ale to była ziarnistość w białym końcówkach. No, i Zotek mi kazali na tą ziarnistość gdzieś później. To chyba nie ale nie brałem. I tak wysrałeś wątrobę. No, to mi się z tym ziarnistość. Ty to może to o to chodzi? No. Masz ziarnistość, nie? Adam cały usypany człowiek. To trendowatość, nie, ziarnistość to jest nowa trendowatość. Że jest trendy, tak? No tak, no trendy, ziarnistość jest trendy. No i problem rozwiązany. Jeszcze jakieś pytania do tego? Nie, może mieć czekoladę. Nie, no ale wracając do ogólnie... Ale Denis może ogarnąć czekoladę, nie? Dobra, to wracając do tematu. Czyli co, no trzeba pizdać hipertroficznie. Tak, znaczy nie, no ogólnie w waszym dźwiganiu hipertrofia będzie niezbędna, żeby poprawić wynik. Teraz drugie pytanie. Czy dla tego, co chce osiągnąć hipertrofię, dalej rozwój siły będzie korzystny, czy jest niezbędny? Może tak, no bo korzystny będzie, tak? Mhm. Zawsze wiadomo, najwięksi dźwigali, no ale do największych się nie odnosimy, no tak. Bo jeśli się ma gen jak Dorian, no to w sumie co się nie zrobi, to i tak na Olimpię się pojedzie. Aczkolwiek on dobrze dźwigał też. Aczkolwiek on dobrze dźwigał. No i no, Ronnie kolejny. Inaczej, wiesz, na pewno Dorian nie był tym takim, który powiedzmy był jakby tym słynącym, wiesz, nie wiem, z siły kulturystą, wiesz, na zasadzie tak jak
wiesz, masz filmy z Czerzonim Colmanem, czy bardziej ze Złotej Ery, nie wiem, na przykład Larry Pacifico. Dla mnie Dorian to nie jest, że byłem taki przykład ponadprzeciętnej kulturystycznej siły, nie? Ale zawsze ta jego siła, taka tak. Względna, bo bezwzględna będzie tyczyła się, nie wiem, Roniego, bezwzględnie tak. Dźwigał w cholerę, nie? Tak. Natomiast Dorian tych wyników bezwzględnych nie miał dużych, tak. Ale względne ale blisko swojego one repeat mark zawsze gdzieś tam pracował. Tak, właśnie o to nie chodzi, że wiesz, jakby mimo wszystko dalej pracował na wysokich ciężarach, na dużych ciężarach, w szczególności mówię jak tak naprawdę na obecnym zasadzie kulturystyki, nie? Ale mi chodzi o coś takiego, że zobacz, właśnie na przykład, czyli mamy taki przykład dzisiaj, na przykład Kajta, który był u Ciebie na treningu i przykład tego właśnie, że jakby zrobiliśmy sobie ten powrót do teorii sportu, czyli zrobiliśmy sobie ten power building, bo w takim okresie jesteśmy teraz. I jak tak naprawdę, wiesz, jakbyś miał go ocenić, jeżeli miałby do Ciebie przyjść i powiedzieć Ci, słuchaj mordeczku, chciałbym, żebyś mnie przygotował do zawodów, bo chcę w Sopocie wyjść w kąpielówkach tam na scenę, że wiesz, na ile jest przygotowany, na ile, wiesz, jakby to co robił właśnie podczas trójboju, przygotowań do trójboju, jest dla niego, wiesz, bazą do zrobienia stricte formy kulturystycznej, czy tam byłoby bardzo, wiesz, dużo pracy, czy może znaczna część pracy już została na przykład wykonana. Znaczy wiesz co, pomijając fakt, że genetycznie jest dobrze uwarunkowany, więc to obniża ilość pracy, ale teraz jakby to był klasyczny obywatel z przeciętną genetyką, który po prostu przez x lat wcześniej pizgał dobre ciężary. Tak, ale no to... po prostu on przychodzi z tym tak jak wygląda i z tak jak trenował po prostu. Okej, okay, no to w tym momencie to jest stworzenie tej bazy, czyli mamy tak, zasady. Mamy specyfikę, indywidualność, różnorodność i progresywne przeciążenie. No to specyfika hipertrofii, wiemy jaka jest, musi przejść na trening hipertroficzny, który ma swoich ileś tam zasad, czyli musi być te napięcie, objętość i tak dalej, tych punktów tam wczoraj na szkoleniu przedstawiłem 9, tak? Mamy dalej zasadę indywidualności, mamy tą różnorodność, mamy te progressive overload. Idźmy w stronę indywidualizacji teraz. No i w tym momencie jednym z elementów indywidualizacji jest poziom zaawansowania i historia trenującego. No i tutaj wchodzimy w to, co wy robiliście. Poziom zaawansowania względnie siłowy mamy wysoki, no bo gość już ma odpowiednio wypracowaną siłę, doszedł do takich swoich w miarę wysokich możliwości, nie jest on bardzo wysoki, bo swojego maksimum genetycznego najprawdopodobniej jeszcze nie osiągnął, no zresztą masz dwie dychy na karku, no to ty nie masz możliwości jeszcze swoich maksimum genetycznych wypracować, natomiast dalej jest to, co mamy wypracowane twoje umiejętności i cechy. I w tym momencie, jeśli ty jesteś osobą, która ma dobre adaptacje siłowe, no to logicznym będzie, że jeśli mamy ten zakres, powiedzmy, pracy hipertroficznej, który jest oceniony jasno między 30% one repeat max, a około 85% i na tym buduje się dobrą bazę, tą taką hipertroficzną, no to w tym momencie zawodnika musimy gdzieś usadowić w tych widełkach. Jeśli dostałbym, nie wiem, kogoś, kto trenował crossfity albo jakieś inne sporty, które bazują na wytrzymałości siłowej, no to gościa wbijam raczej w te niższe zakresy i ładuję na nim objętość na wysokich powtórzeniach, bo on ma do tego wypracowane umiejętności. Natomiast tu mamy umiejętności siłowe, więc logicznym będzie, że bazą wyjściową człowiek będzie śmigał na zakresach 10-5, bo w nich czuje się najlepiej, bo tu ma adaptacje najlepsze. Natomiast jakbym dał Ci ciężarki i na przykład zrób coś na 20 powtórzeń, to najprawdopodobniej wysiądziesz w tej pracy, bo będzie to już próg pracy tlenowa, beztlenowa, to na niej wysiądziesz, bo nie masz adaptacji. I tutaj wróciłbym do chociażby założeń, które są podane przez Greka Buchholza, które mi się bardzo podobają. Jakie zakresy pracy są optymalne? Masz około 60% pracy wykonywać na Twoich ulubionych zakresach, 20, które są dla Ciebie najlepsze, 20 na niższych, 20 na wyższych, żeby też te adaptacje trochę wypracowywać w różne strony. Czyli w tym momencie Ciebie dajemy na 10-5 zakresy, bo są Twoimi dobrymi zakresami, no na niżej bym nie schodził, bo nie ma sensu, a 40% bym Ci dawał na powiedzmy 15-10, żeby wypracować trochę tej wytrzymałości. Bo ona też wpłynie, dziękuję bardzo, ale podwójną zrobił czekoladkę. No, ja też lubię podwójną. No, ale idealnie. Dziękuję. Czyli mamy w 4 kubeczkach 8 czekoladek. Tak. Idealna sprawa. To już leci chyba 4. kolejka. Kolejka. I w tym momencie
tak naprawdę korzystamy z tego, co mamy, ale musimy iść w stronę tej bardziej pracy, nawet też troszeczkę wzmocnić tą wytrzymałość, bo to nam pomoże dorzucić objętości. Bo inaczej nie zrobimy tego tonażu, bo nie możesz zrobić, nie wiem, 10 serii na 10 powtórzeniach, no bo idziemy wtedy w GVT, czyli jak zajechać człowieka w prosty sposób. To się nazywa Gdynia Volume Training. Już potwierdzono oficjalnie. A, to już gdyński trening, nie niemiecki. Nie, 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 bo mamy swoją interpretację. A, dobra. Robisz... A, dobra, to ci będę opowiadał teraz. No nie, no powiedz, bo chciałem łychać czekoladki. Nie? Nie, wiesz co, my robimy tam na swoje, po prostu wszystko jest na super seriach jeszcze oparte. I super serie jeszcze robione z dropsetami? Nie, no, w sensie, że 10 serie, po nie? 10 jest super serie. Tak jak było 10 po 10 tam co minutę, to jest aha. 10 po 10 minuta super przed... serie z drugim ćwiczeniem. I robisz to na antagonistach po prostu. No. Ujezu, a to może człowieka zajechać. No, no. A to wy już robicie dla tych, co mają odpaść. Nie, nie. Powiem ci, a to jest spartański trening, bo słuchaj się odpadnie. A to znaczy bardzo dobre na... jak jesteś daleko od zawodów, albo właśnie, nie, żeby naprodować magę. Ale to pod kątem robienia wytrzymałości raczej siłowej, nie? Ogólnie pod kątem w ogóle, wiesz, jeżeli masz kogoś... To jest tak naprawdę zrobienie, wiesz, GPP na siłowni bez używania żadnego sprzętu do GPP. Czyli dalej, żeby wypracować adaptację jakieś tam... Z tymi wszystkimi zakresami to problem polega na tym, że one dotyczą większości ludzi. Ale większość ludzi nie robi wyniku. No tak, to jest oczywiste. I tu jest to bardzo duże połączenie, bo teraz zaczął się temat o sile kulturystów, nie? No. I to jest zajebisty temat, bo siła to jest intensywność w treningu, nie? Czyli wysoka intensywność to jest niskie repy, tak, a wysoki procent ciężaru maksymalnego. Z tym, że w całej tej kulturystyce ludzie się zawsze kurwa kłócą, czy ta siła jest kurwa ważna, czy ta siła jest nieważna, bo ten przecież nie był silny, a jest wielki, a ten z kolei dźwigał dużo, jest też wielki. Jakby bajer nie polega w ogóle na intensywności w treningu, tylko na intensywności względnej. A ten ma ziarnistość, fajnie tak. A ten jeszcze ma ziarnistość, bo robił... No tak, ale ja nie mówimy tu o ciężarach. Czekaj, daj mi kurwa się powiedzieć. Dobra, siadam, piję kakałko. Kurwa, daj mu powiedzieć, tak? Jezu, już, spoko. Kurwa, daj mi powiedzieć. No mów, piję masz kakałko, to się zajmij kakałkiem, ja tak? Ja pierdolę. W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o względną intensywność, bo nie ma jednego kulturysty, który zapierdalał na Olimpię i te treningi były lekkie. I te treningi były zoptymalizowane. Te treningi były, kurwa, takie, że był w stanie z nich wychodzić o własnych siłach. Tak? I takie treningi, które wyciągają cię na ten level, nie mają nic wspólnego z tymi zaleceniami, jeżeli chodzi o optimum, o tabelę i tak dalej. Ale musimy mieć jakiś punkt wyjścia. Tak, mamy ten punkt wyjścia, ale to zawsze warto pamiętać, że to jest dla większości ludzi, czyli dla ludzi, którzy nie będą osiągali wyników. To jest trening wtedy bezpieczny, na nim się nic nie stanie, w wyniku też raczej kurwa wyjebanego nie będzie. Natomiast jeżeli się okaże, że jesteś predysponowany do tego, żeby wyjść ponad tę tabelę, to można się spodziewać naprawdę niesamowitych rezultatów. I bardzo często widzę, że właśnie takie treningi jak 10 razy 10 dla większości ludzi zapierdolą się. Tylko, że zapierdolą się, mam wrażenie, raczej w poziomu tego, że nie mają podejścia w głowie do takiego treningu. A pamiętasz ten filmik Polska Myśl Szkoleniowa? Trenerzy, ale my się zajebiemy. I o to chodzi. Słabi mają się zajebać, a silni przetrwać. Na tej działaniu stronę szkoły bułgarskiej. No, 90% tak. Nie przeżyje, ale 10% zrobi wynik. Czyli wykluczymy... Przeciętny wynik, nie? Mhm. No tak. Więc wiesz, GVT nie jest dobre dla ludzi, którzy nie mają przygotowania do GVT. Tylko no, GVT było projektowane kurwa dla dwuboistów. Tak, ale wiesz, patrz, może mimo wszystko zrobić je, zaadoptować je jakby dla normalnej osoby. Ale patrz, no, prosta sprawa. Mówię ci, że patrz, robimy to w super seriach, nie? Czyli jakby dodajemy dwa razy więcej objętości, ale robimy to na antagonistach. No tak. Co już jest tak naprawdę metodą zwiększenia regeneracji wewnątrz pracy na takiej serii. No. To już jest jedna. Tak. Druga rzecz, zróbmy to na ruchach partialnych, czyli na przykład nie pełne wyciskanie leżąc i pełne wiosłowanie, tylko na przykład floor press i na przykład seal row, który robisz do ławki. Już dajemy sobie ruchy partialne, ale dalej patrz. Pracujemy na systemach energetycznych, pracujemy. Tak. Przechodzimy, to przechodzimy. Adaptacja będzie zajebiście duża. I tak, nagle się okazuje, że wiesz, że osoba, która jest względnie początkująca, czyta opis wiesz, normalnego właśnie German Volume Training, no i mówi, o kurwa, to nie dla mnie, a tu proszę przychodzi prawdziwa wersja, ta, która po prostu była ukrywana przez Stalina, że to był Gdynia Volume Training. Zasady już są inne, lepsze, ładniejsze, przystępne, a fajne, podoba mi się. Stalina to bardziej Gruzja Volume Training. A nie, 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 bo to my zrobiliśmy, a jego to bolało właśnie, bo on chciał. A, to dlatego. I on to zrzucił na Niemców później. A jak? No, na NRD, a nie na Niemców.
Ale RFN znaczy, normalnie śmigali. Tylko widzisz, teraz tak, mówisz o partialnych ruchach, no to jeśli byśmy na przykład, są też fajne tezy na ten temat, które mi się podobają, że jeśli na przykład wyliczamy objętość, no to mamy różne metody, tak? Mamy metodę tak, serii, tak, tonażu i tak dalej. To jest dobry temat. No ostatnio po szkoleniu, co mieliśmy, ten webinar prowadziliśmy, to też się zrzucili, czemu ja uważam, że tam powtórzenia stymulujące są bez sensu i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. No tu jest dużo metod, ale też, jeśli wyliczamy objętość, no to są fajne właśnie tezy na ten temat, że też zakres ruchu powinien być elementem objętości. No bo nie można powiedzieć, że tyle samo stymulacji daliśmy na, powiedzmy, pełnym wycisku na klatce, tak, pełnym na przykład na ławie, a na przykład na floor pressie, no bo jednak odejmujemy jakiś zakres. U mnie na przykład, jeżeli masz ultra krótkie ręce, to jest dokładnie ten sam zakres. Absolutnie dokładnie ten sam. U ciebie nie, no zawsze będzie większy, jak rozciągniesz. Nie, ja mam dokładnie taki sam na floor pressie dotykam. Co ty gadasz? No bo mam tak krótkie łapy, naprawdę. No dobra, no to tu mamy uwarunkowanie już genetyczne, które dalej tak. To będzie. Ale zasada obowiązuje jak najbardziej, nie? No ale rzecz jasna, tu wtedy tak naprawdę ściągamy z objętości partialnymi ruchami, więc automatycznie te, powiedzmy, 10 razy 10 robione na pełnych ruchach, to jest dawka, powiedzmy, stymulacji, ale też i nie wiem, uszkodzeń mięśniowych, czyli tego zmęczenia, tak. Wychodzi ci na 6 serii tak naprawdę, jakbyśmy tak. To, nie wiem, zbili tak, matematycznie, tak. Nie? No bo właśnie, o tym mówię, że to nie jest tak, że na przykład, ten trening nie jest dla wszystkich. Właśnie o to chodzi, że dokonując pewnych operacji, że powiem, i wewnątrz samego ćwiczenia, i wewnątrz jakby poszczególnych jakby tylko części samej jednej jednostki treningowej, czy samego tygodnia, możemy właśnie tak naprawdę zrobić tak, że dosłownie jakby każdy program, czy każdą metodę dostosować do wszystkiego, czego chcemy. Tak, to się zgadza. Tylko problem jest taki, jeśli na przykład, jak już siedzimy w tym temacie GVT, no to oczywiście będą osoby, co na tym GVT będą cisnęły, i damy, nie wiem, topowych kulturystów i oni będą cały rok jechali na GVT i będzie zajebiście. Tylko weźmiemy, że osoba ma tak, możliwości regeneracyjne, na przykład, nie wiem, jak powiedzmy Roni ma, jak było sugerowane, że ma zablokowane, chociażby ma blokery miostatyny odpowiednio przyblokowane, więc gość będzie się hiperregenerował. Damy do tego jakieś, nie wiem, zwiększoną ilość włókien mięśniowych, którzy niektóre mają, więc automatycznie mają większą masę już od urodzenia, bo na przykład w łonie matki już stworzyli więcej komórek mięśniowych. Damy tu inne uwarunkowania i ta osoba chociażby pizgała codziennie swoje masy, to ta osoba i tak będzie się regenerowała. Tylko problem jest taki, że próbuje się, to jest te słynne powiedzenie, nie wiem czy znacie czy nie, ty nie znasz, wy znacie, chcesz być jak Jay, trenuj jak Jay, tak? Tylko, że niestety 99% osób, które zacznie trenować jak Jay, skończy na wózku inwalidzkim, a 1% osób będzie dojebany w srebrnej klasie. A jeden Jay skończy na podium Olimpii, tak? Więc no, problem jest z tym, że te GVT, które uznamy, że na przykład powiemy sobie, że GVT jest zajebiste, tak? Bo do pewnego okresu ono nawet może dać progres i to jasne jest i logiczne, że do pewnego okresu się zregenerujesz po takim treningu, a po na przykład tych 3-4 tygodniach przepracowanych na GVT takiego obywatela, takiego Pawełka jak ja na przykład, który nie ma uwarunkowań genetycznych. Ciężko poklepać. A, dziękuję. Tak to poczułem się trochę lepiej. Będziesz po prostu zajechany, będziesz miał kumulację zmęczenia z 3 tygodni i po prostu się pożygasz i zaczniesz spać i tydzień prześpisz, nie? I się skończy twoja kariera. Albo inaczej, będziesz chciał spać, a nie będziesz mógł zasnąć, a potem będziesz zasypiał na pół dnia. Albo i tak będzie. No ogólnie będzie źle. Więc w tym momencie, jeśli na przykład będzie mówiło, że GVT jest zajebiste, to w tym momencie wszyscy użytkownicy siłowni na dole i siłowni w korpo jakichś tam budynkach zaczną walić GVT i większość się rozsypie. Inna część zacznie bezmyślnie stosować GVT, ale będzie uwarunkowana genetycznie i będzie robiła wyniki, a 5% albo 3% z tych osób trafi do ciebie, zaplanujesz im GVT na partial Roma, zaplanujesz GVT na prace antagonistycznych, zaplanujesz, że te GVT robią dwa tygodnie jakiś, powiedzmy, niska objętość, znowu na GVT, czyli sperioryzujesz to odpowiednio i wyjdzie, że nawet te osoby średnio genetyczne, na GVT mogą pracować. Tak. Tylko tu jest ten element indywidualizacji, czyli właściwego podejścia do człowieka. To jest dla mnie idealnie pokazanie właśnie dlaczego po takich, wiesz, tak naprawdę powiedzmy ostatnich 2 latach popularności CrossFitu, jakby wiesz, mamy jakby wymieranie, nie? No bo to było dosłownie robienie właśnie takim przeciętnym ludziom GVT cały rok. I tak, bo na przykład ten najlepszy, jak się nazywa ten w CrossFitie najlepszy? Tam jest.
Froning, tak? O, on nadal jest chyba, nie wiem, wydaje mi się. No ale on był, no, był kozakiem, jest kozakiem, tak? No. No ale mamy w Polsce paru też dobrych crossfiterów, którzy robią do zajazdu i robią wyniki. Tylko problem jest taki, że jeśli reszta zacznie robić to samo, a najgorsze jest, że zaczęli robić to samo, no to później mamy zbieranie ich. A już mi nawet nie chodzi, wiesz, o tych, o zawodników, tylko mi chodzi o to, co powiedziałeś, po prostu o, wiesz, jakby zwykłych ludziach, którzy z takiego, wiesz, biura jak tutaj zejdą sobie do tych, po prostu właśnie, czy siłownik, czy crossfitów, nie? To tam po prostu dostają, wiesz, ci, którzy po prostu przydają karty benefit, no, o tym mi chodzi. Czyli ja. Ja mam. No, czyli ja pójdę zacznę, ale to jest dobry przykład. Ja pójdę zacznę robić te programy, no to najprawdopodobniej za 2 tygodnie dzwonię do was i mówię, kurwa, ja się nie mogę ruszyć, coś mi jebło. I tak będzie. Ale nie, to rzeczywiście tak wygląda. To jest jak najbardziej dobre podsumowanie tego, czyli znowu, mamy metody, które nazwałbym je metodami wysokiego ryzyka, które są albo pod kontrolą dobrego trenera, albo na uwarunkowanym trener jest grupą wysokiego ryzyka. Albo to jest właśnie, to jest kolejna rzecz. Nauczymy się teorii, powiemy, że te GVT jest dobre, bo ustaliliśmy, że ono ma sens, nie? Że na tym można robić wynik. Tylko problem jest taki, że w tym momencie ileś osób bez totalnie żadnego umiejętności analizy, interpretacji zastosuje to u swojego podopiecznego. I tu się robi problem. I teraz znowu można wrócić do zajebistego tematu teoria czy praktyka. Teoria bez praktyki jest właśnie odrzuceniem wszystkich metod. Praktyka bez teorii. A znowu praktyka bez teorii to jest celowanie w... Robienie tego, co ja robiłem i działało. I wydaje mi się, że to ma sens, tak? Uh-huh. To właśnie gdzie, z kim ja to dyskutowałem, już nie pamiętam, no że... To jest bardzo prosta recepta, to jest tak jak na pędzie quattro, nie? 70-30. A więc 60-40. Chyba kurwa w twoja czwórce. No tak. Bo w RS 7 jest kurwa 70-30. A, czy ty już widział? No, że widział. A wcześniej ja mam Fiata 125P po ojcu odziedziczonego i tam jest 0,0 i też lata, i co? Nie, tam jest tylko na prawą oś. Na prawo i tam na prawe płosie tylko. Tak, bo z lewej musi ktoś cięższy siedzieć, no, żeby było dociążenie, nie? No, tyle tam jest w momentu, że spokojnie, wiesz, tam ogarniesz. Ale Paweł, patrz. Malu był samochodem rodzinnym przecież. I jak powiedziałeś o tej proporcji, wiesz, robienia 60-40, nie? 60 to co lubisz i te 20-20 na ponad i poniżej, to zobacz, to tak naprawdę jakie uważasz, że miałoby to przełożenie na stricte na wynik w trójboju, na przykład w treningu kajtka, kiedy wiesz, on by się skupił na właśnie dokładnie tej zasadzie, żeby to włożyć, czyli to, co dałoby mu, co promowałoby go jakby do sukcesu, wiesz, w kulturystyce, gdyby się miał nim zająć, nie? To, co chciałby zrobić. Czy zajęcie się tym mimo wszystko też w tym czasie, kiedy jest trójboistą i akurat w tym momencie, w którym jesteśmy na tym powerbuildingu, czyli naszej części treningu, która jest najbardziej sport specific pod kulturystykę, czy zachowanie tej proporcji właśnie, tak jak powiedziałeś, że wiesz, 60% 5-10, a 40% 10-15. Czy to uważasz, że da mu ostatecznie, jakby będzie wchodził na zawody, na podest, przełoży się na jego siłę maksymalną i wynik? Znaczy na siłę na pewno się nie przełoży, bo tą siłę trzeba będzie dalej wypracować. Tak, dlatego ale... już mówię, że jest na etapie, wiesz, że to tym się zajmujemy w okresie właśnie powerbuildingu, potem z tego robimy, wiesz, transmutację i picking, tak? I on wychodzi. Chodzi mi tylko o to, że w pierwszym z trzech etapów przygotowania skupiliśmy się na zachowaniu zasady, o której powiedziałeś. I mamy drugie, w drugim wymiarze niezachowanie tej zasady i dalej taka sama transmutacja, picking. I czy w tej wersji będzie silniejszy, czy w tej? Wiesz co, ciężkie pytanie. Bo tak, naprawdę, w tym momencie, mając osobę, można spróbować to stwierdzić. Ale ciężko było dać jedną naszą odpowiedź. Zakładamy, że są dokładnie te same ćwiczenia. W BPS-ie, wiesz, w tej akumulacji te same ćwiczenia, w transmutacji te same ćwiczenia w pickingu. Nie? Aha. Tylko po prostu zachowanie zasady, wiesz, w akumulacji jest od ciebie w jednej wersji, w drugiej nie ma. I czy wtedy wychodząc na podest, a nie ma innej żadnej zmiennej, jest tutaj silniejsze czy nie? Wydaje mi się, że wykorzystując tą zasadę można wypracować więcej, bo w tym momencie, bazując na wypracowanych jego adaptacjach,
będzie łatwiej dojść do tej optymalizacji rozwoju masy mięśniowej, dzięki czemu jest w stanie te parę procent więcej zyskać w kolejnych fazach, czyli tak jakby więcej złożyć tej bazy w akumulacji i później wy będziecie w stanie te 2-3% tej bazy wykorzystać, te 2-3% więcej, wykręcić więcej z tego, no bo w tym momencie, bazując przykładowo, ma adaptacje siłowe, więc w tym momencie wrzucając go na bardzo wysokie zapleczy, takie często pompujące, kulturystyczne, zanim wypracuje się te adaptacje, to się spieprzy dużo tak naprawdę tej optymalizacji pracy. Tak. Więc po co z niego robić raptem wytrzymałościowca siłowego, jeśli on ma zupełnie inną bazę, a później wypracować mu te, spróbować wypracować tą jakąś adaptację na wytrzymałość siłową, żeby później pracować na totalnie antagonistycznej adaptacji, która jest siłą. Tak. Więc bez sensu byłoby, tak? Ale z drugiej strony w ogóle odpuścić budowanie jakiejkolwiek nawet małej cząstki tej adaptacji, to jest cały czas trzymanie go na dużych obciążeniach, więc zakładam, że w fazie już realizacji po prostu mu coś pierdolnie. Dokładnie. Więc w tym momencie ta praca na akumulacji ma się totalnie, ma inaczej, nie totalnie różnić, ale jeśli tu jest to nasze optimum pracy, to w tym momencie ma uciekać w drugą stronę, parę kroków w drugą stronę od pracy docelowej, tak, żeby też odciążyć go od tej pracy, bo wtedy też jakby odpocznie od tego bodźca, na który później docelowo wraca, tak? I teraz kolejna rzecz. Trzymanie, to co rozmawialiśmy dzisiaj właśnie z Kajtkiem, z Pawłem, trzymanie go na tych samych ćwiczeniach, co też niektórzy próbują robić, że na przykład jeśli podstawą jest ciąg, no to on ma napierdalać ten ciąg w różnych zakresach, tak? Czyli przez cały rok robi ten ciąg, tylko po co? Jeśli naszym celem jest w tym momencie poprawa słabych ogniw, no bo to będzie de facto cel, wyrównanie balansów strukturalnych, czy tam czegokolwiek, nadbudowa tej masy. Jakby zajmujemy się trzema rzeczami. Balansem strukturalnym, czyli właśnie jego zwiększeniem kontroli motorycznej i poprawą wzorca ruchowego. Nic dokładnie więcej nas nie interesuje. No to w tym momencie tak, wzorzec ruchowy będzie mógł poprawiać na tym samym ćwiczeniu, na hipermałym ciężarze, bo de facto na dużym nie będzie go poprawiał, no później będzie kontrolę wyrabiał sobie na dużym. No ale od tego jest wasza już praca dalej na już fazie tam intensyfikacji czy realizacji, wy już wtedy nad techniką pracujecie. Tak. Tylko teraz tak, jeśli gość, przykładowo klatka piersiowa, tak, no podzielimy ją sobie segmentowo i w tym momencie, które powiedzmy, który region klatki będzie odpowiedzialny najmocniej, tu już tylko na klatce się skupiamy, za środek. No ale jeśli, powiedzmy, włókna zlokalizowane po marginalnych częściach, czyli te obojczykowe, mostkowo-żebrowe, troszkę dodadzą powiedzmy, tej siły skurczu, wygenerują więcej, to ty też jesteś w stanie minimalnie wygenerować więcej. Dodatkowo, jeśli masz wypracowaną optymalnie całość mięśnia, no to logicznym będzie, że w tym momencie też ten balans strukturalny na mięśniu nie jest zaburzony, czyli ryzyko kontuzji też będzie mniejsze. No to automatycznie w tym momencie głupotą byłoby hipertroficznie pracować tylko na tym środku, tylko właśnie robić różnicowanie pracy. To samo, co robiliśmy dzisiaj, właśnie z Pawłem rozmawialiśmy. Ja mówię, dobra, to dobieramy ćwiczenia i właśnie Wiking rzucił hasło, no to korzystamy z maszyn. No tak. Zasadniczo, znowu, zasada mówi, 60% treningu powinno być na wolnym ciężarze. To jest mądra zasada dla Kowalskiego, żeby funkcjonalnie pracował. Ale jeśli człowiek pracuje i tak 70% swojego roku na wolnym ciężarze, no to w tym momencie spierdalamy od tego wolnego ciężaru, żeby obniżyć zmęczenie, dzięki czemu można korzystać więcej z objętości, bo regeneracja będzie prostsza. Czyli sadzamy, tak jak dzisiaj posadziliśmy człowieka na hammer, no przy czworobocznym się nie dało, no bo tu na hanki było łatwiej wypracować, ale przy najszerszym sadzamy dwa ćwiczenia na dwa hammery i pracujemy, bo wtedy koszt zyskania objętości jest mniejszy, czyli możemy akumulację samą walić w górę. Macie tańsze karnety na strefę z hamerami? No, oczywiście. Fajnie. No jest nasz miema tańcy karnet. Fajnie. Więc automatycznie w tym momencie można sobie znowu, odchodzimy od zasady, bo indywidualizacja wskazuje, że po co kolejny raz dawać mu te wiosła, niech sobie siądzie, oprze się, wyluzuje i pracuje mniejszym obszarem mięśniowym, pracuje tylko aktywnie, tak, tymi mięśniami co chcemy. Jeśli naturalnie jego ruch, nie wiem, wiosła, który będzie służył do poprawy jakichś tam waszych, któryś boju, bo tak oceniliście, będzie klasycznie wykonywany w odpowiednim kącie, ramię względem tułowia, no bo tak będzie, bo nie wiem, bo tak uznaliście, że jest potrzebne, żeby, nie wiem, być stabilniejszym przy bench pressie, no to w tym momencie pobawmy się inaczej kątem, zaatakujmy inne włókna pod innym kątem, trochę zmieńmy płaszczyznę, żeby to różnicowanie weszło, tak? Jest to, różnicowanie jest jedną z zasad sportu. Dokładnie. Więc w tym momencie to się tyczy każdej pracy. Więc wykorzystajmy w tym momencie właśnie zmianę specyfiki, zróbmy indywidualizację
i zróbmy te różnicowanie, bo de facto po to jest ten okres. Ten brak różnicowania to jest w ogóle strasznie egzotyczna idea, bo to jest tak, jakbyśmy stwierdzili, że właśnie to kurwa, nie wiem, w przysiadzie znajdziemy jeden mięsień, który nie pracuje w przysiadzie. Jeden. Szczęki, nie. Też szczęki też pracują, oczywiście, że pracują. Naciska się tutaj skroniowo-żuchwowe bardzo i mocno. I to dalej idzie po taśmie. Większość ludzi generalnie bardzo mocno to nie wiem, znajdź mi w ciągu jeden mięsień, który nie pracuje. Znajdź mi w bandpressie jeden mięsień, który nie pracuje. Najprawdopodobniej pracują wszystkie, niektóre mogą mieć hiperniskie napięcia, ale pracują. Ale teraz zobacz, to nie jest tak, że te z hiperniskim napięciem, czy te mniej zrekrutowane, to ich nie ma. Są. I też się przyczyniają do przeniesienia całego ciężaru, więc teraz na jaką cholerę trenować tylko te najbardziej obciążane strukturę? No to jest takie kopanie leżącego. To jest, zobacz, na takiej samej zasadzie jak mnóstwo benchpresserów ma problem kurwa z zamkniętą klatką piersiową. Mhm. Oni to mają, bo za mało pleców, robią to przeciwnie. Pleców jest od cholery robionych, ale na przykład taka mała struktura jak piersiowy mniejszy w ogóle nie jest przetrenowana, bo wszyscy teraz mają retrakcję i depresję. Natomiast To mają wszyscy, tak. Bez retrakcji. Ale wejść już na przykład, wiesz, do protrakcji i przepracować trochę ten piersiowy mniejszy, broń Boże. Nie, bo nie można pracować. Nie można, bo są ciężkie nadgarzyste, bo rozwalisz wtorze grotatora. Nie ma, wszystko pamiętaj, że Jezus nawet jak wisiał na krzyżu, to wisiał w retrakcji i depresji. Tak. Bo go ukrzyżowali przecież. Ale teraz zobacz, problem strukturalny, a dalej też funkcjonalny, czyli zamknięty obręcz barkowy, wynika właśnie z tego, że mamy przetrenowane to, co najbardziej pracuje, a to, co najmniej pracuje, w ogóle nie jest przetrenowane i zaczyna się wszystko ściągać tam, żeby się nie pozrywać, tak? Mm-hmm. I wystarczy, że przepracujesz te właśnie małe mięśnie i nagle wracasz do... Tak, bo zatem zobacz, że na przykład... Bez jednej mobilizacji, nagle jest odchodzone. Bo mówimy sobie cały czas też na przykład o tych, jak przenieść, zaadaptować to, czy mówimy na osoby przede wszystkim początkujące, czy na osoby, które jakby nie są zawodowcami, czy nie mają tej genetyki i tak dalej. Ale jeszcze sobie możemy troszeczkę odwrócić grę i zrobić tak. Jesteśmy na przykład... Mamy zawodowca tutaj, powiedzmy, że Kajtek siedzi, zamiast ma lat 20 na karku, to że ma 20 lat akurat dźwigania ze sobą. Jest, wiesz, już po prostu, jest niezwykle doświadczonym, elite of the elite, nie? Mhm. I na przykład, wiesz, on już nie zwiększa swojej wagi, on już jest w kategorii, wiesz, u niego różnica wagi rok do roku to może będzie 300 gram, wiesz, co chodzi, jest bardzo mocno ukształtowany, nie? I teraz tak, w jaki sposób możemy wykorzystać taką pracę, wiesz, którą jesteśmy w stanie od Ciebie zaadoptować do naszego treningu. Co tak naprawdę wtedy w takim treningu możemy zaoferować takiemu trójboiście, czy wyciskaczowi, jeżeli tak można powiedzieć. Mhm. No, ale to jest bardzo prosta odpowiedź, bo jeżeli bardzo dokładnie wtedy wiemy, że przy jego, bo on będzie miał wtedy skrajnie zindywidualizowaną technikę, tak. Nie? Która musi być oparta przede wszystkim nie o jego słabe strony, tylko o jego mocne strony i bardzo mocne ich wyciągnięcie do góry, to on ci na przykład może wystarczy przyjść i powie, ja potrzebuję dokładnie, bo na to się opieram najwięcej, tym wyciskam. Większość ludzi na przykład tak nie wyciska, ja wyciskam tym. Zrób mi tak, żeby to było dwa razy większe. Ale wiesz, jego waga wzrośnie 200 gram może, wiesz, rok do roku, nie? Ale na przykład jak ty mu zrobisz dokładnie trening tu, że on tylko tym będzie pracował, to nagle się okaże, że on stanie jest, nie, na przykład wiesz, o 2-3% poprawił swój wynik, to u zawodowca na bardzo wysokim poziomie, to jest po prostu, to jest jak przekroczyć galaktykę, nie? Mhm. Tak, ale to właśnie jest to, co mówiliśmy na początku, co ty wspomniałeś właśnie o szukaniu tych wektorów siły i tak dalej, no to jest właśnie ten meritum, że w tym momencie ty mu wynalazłeś te wszystkie wektory siły, gdzie jak go ustawić, tak. I oceniłeś, że po twojej wizji, po zobaczeniu tego ruchu, znalezieniu tego momentu krytycznego ruchu, okazało się, że w momencie którymś jest też takie załamanie ruchu, że punkt, tym czynnikiem, który limituje brak wyniku albo słabszy wynik, jest jakiś tam, powiedzmy, jedna struktura najszerszego, która wtedy puszcza cokolwiek. Tak, tutaj strzelam, tak. Nie? No i w tym momencie jest jasna sytuacja. Jak teraz wzmocnić o tą strukturę, bo wszystko jest dokładnie, zajebiste. Dokładnie. I tu bym się wycofał, nie wiem, na pewno kojarzycie, no, mimo tego, że Charles Poliquin słynął z wielu idiotycznych tez, jakie miał, ale jednak mimo wszystko pewne rzeczy fajnie on nakierował. Tak, tak. Pamiętajmy, że żył też w czasach, gdy tych badań nie było tyle, więc on też nie miał tej wiedzy, tak? Więc nie było tak możliwości, można inaczej, poznania. Tak naprawdę nie czynniki hipertrofii. Nie było też tylu badań na studentach, nie? Wiesz co, w ogóle nie było dostępu do takiej wiedzy, tak? Bo zobaczcie, no czynniki hipertrofii zostały tak naprawdę sklasyfikowane w 2010 roku, a w 2017 już zdołano poddać je znakowi zapytania, tak?
Więc no co mówić o tym wiedzy z lat 90., tak? Bo to jest de facto nauka hipertrofii, jest stosunkowo młodą nauką, która kategoryzuje to wszystko, bo co robić, żeby rosło, to było wiadomo. Pizgaj dużo i ciężko, ale teraz skategoryzujmy, jak to gdzieś tam umieścić. Więc wracając do tematu, tam właśnie były takie słynne jego, słynne, chyba można powiedzieć, obserwacje, no bo nie nazwiemy tego badaniami, obserwacjami, tam na jakimś zawodniku chyba futbolu amerykańskiego, gdzie on odkrył, że któryś tam mięsień z naramiennego, któraś struktura była słabsza i ona limitowała właśnie ten wynik, że on na bench pressie nie mógł poprawić. Mhm. Nie chcę się pomylić, ale to chyba mniej więcej tak wyglądało. Czy tam był rotator? Że mu ta ręka możliwe, bo chodzi w odniesieniu do tego, jak się nazywa to, co on robił, on i Louis Simmons, ten jakby balans siły, no. Równowaga strukturalna, balans strukturalny, no te wyliczenia balansu. No tak, tabela, ile w danym lifcie powinieneś mieć w stosunku do innego. No to ja to wypisywałem ostatnio do, właśnie do książki, tam miałem te wszystkie wyniki, tam jeszcze kilka rozszerzałem. No właśnie, ale to był taki brosaniec właśnie, który wynikał z jego obserwacji, że dla danego poziomu siły, na przykład jak wyciskasz stówę, to tyle musisz zrobić w rotacji, tyle w bicepsie. Ale to są fajne wyliczenia, oczywiście one nie będą idealne, my mamy, ale są inne na przykład, ale też prowadzimy takie obserwacje, ale wiesz, one tutaj po prostu jeszcze, żeby nie odbiegać za bardzo od tematu, wszystko zależy od tego, od techniki. I teraz wiesz, my pilnujemy jednej techniki od zawodników, więc nasze wyliczenia są do tych samych ćwiczeń, one mają margines błędu, ale będą miały taki sam. Mhm. U niego, wiesz, na przykład on inaczej wykonywał to i to ćwiczenie, ale też pilnował u wszystkich, więc to jest tak samo, znowu taki sam margines błędu, tylko znowu teraz zestawienie do zestawienia będzie bardzo różne, bo margines błędu jest inny, nie? Tak, ale daje to jakiś taki... Ale obraz tak, obraz daje... Zobacz, ta metoda wychodzi z dwuboju, nie? Możliwe, nie wiem, tym się nie interesowałem. W dwuboju się tak, ale to rzeczywiście, to w dwuboju się określało, wiesz, że jeżeli masz mieć taki, a taki, wiesz, kurwa, podrzut, no to we froncie masz mieć tyle, w ciągu tym podrzutowym masz mieć tyle i tak dalej. Bo nikt nie jest w stanie zrobić takiego wyniku na przykład na podrzucie, jeżeli ma mniej niż tyle na tym ćwiczeniu, na tej zasadzie. I to jest ten problem, bo jak masz trójbój, to rozbieżność techniczna w samym przysiadzie jest cholernie duża. Mhm. Natomiast w dwuboju rozbieżność jest pomiędzy szkołami, nie pomiędzy zawodnikami. Nie? Tak. Czyli ale zawodnicy ze szkoły rosyjskiej mają tą samą technikę wszyscy, bo nie mają różnych, kurwa, dźwigni, bo nie są w stanie z innymi dźwigniami niż ta, która jest potrzebna do tej szkoły osiągnąć w wyniku. Nie mają tej innej dźwigni, jak mówisz, tej proporcji. Więc tam to jest bardzo dokładne i faktycznie można powiedzieć, ja nie znam tych dokładnych wyliczeń, załóżmy, że jeżeli chcę zrobić podrzut 200, to muszę na froncie zrobić, nie wiem, 240. Nie mogę wejść ani kilograma mniej, bo nie podrzucę nigdy 200, choćbym nie wiem, jak był mocny. Nie? Tak. Ale to dotyczy właśnie na przykład szkoły radzieckiej i tylko tam obowiązuje, bo u Chinola już będzie inaczej. Tak. Nie? Czy u Bułgara będzie inaczej? Nie wypowiem się, bo nie jestem specjalistą. Ale to jest, bardzo logiczne. A w trójboju możesz usiąść na biodro, możesz usiąść na kolano. No tak, możesz usiąść bardzo szeroko, bardzo wąsko, bardziej się pochylić, mniej pochylić. Tak, jakby... ale dążę, mówię, do czegoś trochę innego. Tak, bo tak, mówię, nie się odbiega za bardzo od tego tematu, co ty mówisz. Bo sama koncepcja jest fajna, tylko koncepcja jest cholernie dziurawa jeszcze. No bo różnice w kończynach genetyczne, techniczne będą tu warunkowały. Nie o tym mówię, nie? Tak, ale fajnym jest właśnie wtedy to, że dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, że u tej osoby na bazie na przykład obserwacji, jeśli ty jesteś w stanie doświadczonym okiem to zaobserwować, że u na przykład leci u niego ten poszczególny mięsień będzie tym jakby elementem problematycznym i teraz on i wiesz, że tu jest jego problem, że nie wyciska na ławie więcej, bo nie wiem, podłopatkowy mu siada czy coś. Tak. I w tym momencie na fazę akumulacji on dostaje jasne zalecenia. Ty musisz poprawić to, czyli to co mówiłeś. Te mięśnie, ten region mięśnia najwięcej pracuje, mamy go dopierdolić maksymalnie i to właśnie polega na tym, że w tej fazie akumulacji, czy tej fazie tam hipertroficznej, tak jak dziś się bawiliśmy, stwierdzaliśmy, że dobra, pracujemy nad tym, bo to trzeba maksymalnie dojebać, bo tu będzie potrzebna ta największa jakby generowana siła, tak? Czyli w zasadzie wracamy do tego samego, tylko tu oczywiście, ty dajesz im zalecenia, ile tam mniej więcej trzeba to wzmocnić, albo szacunkowo, albo po prostu najprostsze zalecenie. Pizga ile możesz. Szanuję. I tyle. No wypracuj ile możesz i wróć mi z człowiekiem, który jest ma to maksymalnie wzmocniony, speriodyzowałeś to tak, żeby wyciągnąć. Tak, na tyle maksymalną robotę zrobić w danym okresie czasu. Czyli dalej idziemy w tą taką jakby zabawę, tą równowagą strukturalną, tylko oczywiście nie wracamy do tych cyfr, no bo one będą różne, ale wracamy z zaleceniem, które samo w sobie też ma sens. Zrób ile możesz,
odpuść to, klaty w ogóle nie trenuj, bo jest zajebiście, tylko żeby wyciskał więcej na klacie, wzmocnij przedni akton mięśnia naramiennego, konkretnie część przyśrodkową, czyli tu pracuj więcej, nie wiem, nie wchodź w rotację wewnętrzne, tylko same wynoszenie, tak? Mhm. I wtedy stajemy i po prostu pizgamy to ile można, całą objętość kumulujemy na tym elemencie, w ogóle bok odpuszczamy, tył odpuszczamy, mamy to w dupie, bo tu mamy akumulować, tak? I to też tak, ma ale tak chciała reszta, że będzie podstawana przy wykonywaniu po prostu w ogóle ruchów, no nie? Będzie to mały bodziec, tak jak dziś robiliśmy z najszerszym, tak? Potrzebujemy dolnej biodrowej części, wewnętrznej, zewnętrzna nie jest nam potrzebna, ale i tak przyciąga ten ciężar, więc ona popracuje. Więc i tak coś tam dostanie, coś tam sobie podrośnie, ale my skupiamy się, nie tracimy tej objętości, tego budżetu na kapturze, na zewnętrznej części. Nie dochodzi po prostu do czegoś takiego, że nawet tam się zacznie robić artrofia, tak? Bo nie będzie pracy. Nie, no będzie, no będzie. Właśnie, bo najtańsze jak będzie, bo będzie w tle po prostu. Zresztą przez tyle czasu ta atrofia i tak się nie zrobi, najprawdopodobniej, bo później wróci za 8 tygodni na ciężar, więc i tak to wróci do tego, jakby te białka kurczywe dalej będą jakby bodźcowane, tak? Więc no ogólnie dalej sprowadzamy się do tego, że mamy specyfikę, mamy jakiś schemat działania, różnicowanie w okresie czasu i teraz wszystko się skupia na tej indywidualizacji. To on wyjdzie w końcu na ten Sopot, czy nie wyjdzie? No wyjdzie. No i dobrze, i wszystko. I to chciałem wiedzieć. To my przez tę godzinę gadki chciałem po prostu tylko usłyszeć, że wyjdzie. Tak, dobrze. A. I tym właśnie sobie będziemy kończyli. A kiedy jest ten Sopot? W lipcu chyba? Po pandemii. W lipcu Kajtek wyskakuje. No to tydzień wcześniej zrobi jakiś tam wynik, rekord polski czy coś, później na Sopot. No jak? A weźcie go dwa tygodnie później jakieś zawody. I później jak go tam zrobimy tak, że wiesz, przyprawą do grilla, później w oliwkę na dwa dni, to się zrobi taki błyszczący, ładny, będzie można go nagryźć. Jeszcze w smażu będzie przez dwa dni zamarynowany. Będzie chałka taka. Zamarynowany. Jak Markus Rul. No to chodziło. Możesz zostać z kim chcesz, zostać chałką. Ale fakt Markus, kurwa, to było zwierzę, co? No, a później zrobiłem jego filmiki treningowe oglądać, bo bardzo dużo pierdział na siłowni. Tak? Nie. Znaczy ogólnie ma... Ale zobaczcie, takich Niemców było dwóch. Był Markus i Denis. Tak. Obaj byli po prostu fenomenalnie dopierdoleni. I obydwoje mieli w każdym, w jakimś etapie swojego życia włosy jak pan skuter. Ale i oboje mieli cały etap swojego życia, że byli rudowaci. Tak. Ja to bardzo szanuję, dla mnie to trafia. I tym bardzo optymistycznym akcentem właśnie kończymy dzisiaj. Czyli jeśli oglądasz, to jesteś rudy i wiesz, że... Albo jesteś myśli, łysy, bo jak jesteś bo mogłeś łysy, to być rudy. Nie wiadomo, że jest rudy. A więc... Panie, dziękujemy Ci razem. Wiem, że życie mogło Ci się nie udać, to... Panażerowane pod czapką. Tak. I Kajdy, Tobie też dziękujemy. Dzięki. I Tobie też dziękujemy. Jesteś porzo morda, nie? Czasami. Pilnuj się, kurwa. Z czym? We wszystkim. A, okej. To mi wychodzi jako... No to hej. No, pomachajcie. Hejka! Idziemy morsować!